Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj Mining Simulator, a to dlatego, ponieważ wyszedł update. Tak jest, twórcy walczą o ten tryb, cały czas coś wprowadzają, może malutki update, może duży, zaraz się o tym przekonamy. Już wam tutaj czytam i jest to mini update, tak więc malutki update'cik, dodali kilka fajnych rzeczy. Ogólnie teraz właściwie, no jeszcze to trwa, bo chyba to jest update z 9. 9? Nie, przepraszam, z 3 września. Dzisiaj mamy 4, jak to nagrywam, jak to wam wstawię, to pewnie będzie 5. Tak więc przez 7 dni jest promocja, więc warto z niej skorzystać, jeżeli chcecie. Mythical Scuddy, czyli ta nasza kosa, kosztuje o 40% mniej, ale to i tak jest za dużo. 3000, tak? I to już jest po obniżce chyba, z tego co widzę. Tak, to już jest po obniżce. 3000, ale no kurde, 3000 to i tak jest bardzo dużo robuxów. Mnie niestety na to nie stać. Tak więc tej kosy sobie nie kupimy. Nieskończony plecak, minus 35%, nuke minus 40% oraz VIP minus 50%, więc myślę, że jak ktoś jest fanatykiem Mining Simulatora, no to na pewno z tych promocji skorzysta. Co w update'cie? To jest dla nas aktualnie najważniejsze. Shiny pety, czyli zwierzaki, shiny, czyli tak jak w Pokémon Go, jeżeli gracie w Pokémon Go, to wiecie o co chodzi. Shiny, no może w Pokémon Go nie do końca tak jest, bo shiny w Pokémon Go różnią się tylko wyglądem, a tutaj shiny zwierzaki mają, jak to się mówi, 2,5 razy lepsze statystyki, ale szansa na wydropienie takiego zwierzaka jest 1 na 100, czyli ja to rozumiem tak, że jest 1% szans na to, że wydropimy. Chyba że jest to tak zrobione, że co 100 otwartych jajek wylatuje jeden shiny, ale to zaraz sobie pewnie sprawdzimy. Jeżeli jest jakiś licznik, to fajnie, jeżeli nie ma, no to będziemy musieli sobie to jakoś liczyć. Dobrze. Dwa mityczne akcesoria, ogniste rogi oraz lodowe rogi, bardzo fajnie. Nowy leaderboard rank, nowy explosive mega uff. Rebirth token chest in the mines. Okej, okay, czyli teraz dodali skrzynki z Rebirth coinami w kopalniach. Ciekawe, trzeba będzie to oczywiście sprawdzić. Tak więc wracamy sobie oczywiście tutaj. Ja od razu chciałbym sobie coś kupić, bo jest tutaj coś fajnego do kupienia. Sklep, passes. Czy to jest tutaj? Jest oczywiście tutaj. Za 300 robuxów, za 350 mamy automatycznie, ekwipuje nam kolejne jajo, żebyśmy nie musieli klikać. Nie jest to do końca przydatne, natomiast tu mamy 2 razy zwiększoną szansę na shiny zwierzaka. I to się może przydać, ja już sobie na to klikam, 300 robuxów, myślę, że to nie jest jakoś specjalnie dużo, więc sobie to kupimy. A wy w tym czasie łapkę w górę zostawcie, moi kochani, no bo warto łapkę w górę zostawić, co nie? Bo ja tutaj wydaję prawdziwe pieniądze in real life, no to myślę, że taka taktyczna łapka w górę byłaby naprawdę fajna. Dobra, udajmy się teraz może do krainy zabawek. Ja tutaj troszkę mam kasy, bo zrobiłem rebirtha, nafarmiłem sobie troszkę, powiedzmy, golda, no i musimy się udać do Toylandu, żeby sobie kupić jakieś podstawowe, powiedzmy, narzędzia. Ogólnie wróciłem sobie z wakacji, więc ten odcinek jest świeży. Mam jeszcze trochę z zapasu, więc też się będą takie odcinki pojawiać. Więc spoko, niestety wyzwania tutaj, questy były takie, pamiętacie co robiliśmy jakiś czas temu, sobie takie kościki fajne. No niestety nie będę mógł, 132, 300, okej. Niestety tych questów nie wykonałem do końca, no bo wyjechałem na wakacje, challenge się skończył. No i niestety, no trochę smutek z tego powodu, no bo nie mogliśmy tutaj, nie mogłem sobie tego dokończyć. No i ten ziomek co był tutaj, no niestety zniknął, ale troszkę tutaj się obłowiłem. Aktualnie zbieram sobie na nową rzecz, zaraz wam tutaj pokażę. Na nową rzecz, za Rebirth Coins w zasadzie, no to raczej nie jest nowe, ale dla mnie będzie nowe i na pewno mi to pomoże, ale niestety taka fajna rzecz kosztuje, już wam pokazuję, 5000, no próbuję te 5000 wymęczyć i tego Demon Reapera uzbierać, więc trochę mi jeszcze brakuje. Co do tych rzeczy, no na pewno chciałbym Firebane'a, oczywiście, wiadomo. O świecącym młocie Tora to już mogę nawet zapomnieć, no bo jednak 155 000 Rebirth Coinsów to trzeba byłoby chyba być minerem 24/7, myślę, że rok, i myślę, że uzbieracie. Tak więc 5000 na Demon Reapera sobie zbieram, 450-150 buścik, taki całkiem spoko, powiedzmy, nie ma co narzekać. Dobra, zobaczmy jak tam nasze zwierzaki. Oczywiście mam Rainbow Corna, on sobie tutaj żyje jak najbardziej. Amber, nie zebrałem Ambera, ale mogę sobie to skipnąć za 30 robuxów, więc w sumie czemu by nie. Troszkę go sobie tutaj zboostujemy.
Pyk. 5 na 10, no dobra, trochę jest lepszy, ale my chcemy tutaj shiny rzeczy, shiny zwierzaki, bo tak, mamy 1 na 100 szansę, to teraz mamy 2 na 100 szansę? 2%? Coś takiego? Zobaczymy, czy jest w ogóle ten licznik, tak więc ja sobie tutaj kupię jakieś jajko, może 5% na mityczne, no 300 robuxów strasznie dużo. Tutaj jest 0,8 na mitycznego zwierzaka. I wiecie co? Tak sobie myślę, że skoro tu mamy 0,8, a to jest strasznie mało, to nawet nie jest 1%, żeby się opłacało. Dobra, kupię sobie jedno za 300 robuxów. To będzie już 600 robuxów, jak wydałem, więc 6000 łapek w górę, proszę, zostawcie. Ehe? Nie? Może jednak? Ech, dobra. Wyekwipujmy sobie to jajko. I kupmy sobie jeszcze jedno, może takie, albo 5 takich. Nie stać mnie na 5, kurczę. No dobra, no to jedno nam może wystarczy. Mityczne. To moje mityczne jajko. Tak, moje mityczne jajko też ma taką tutaj założoną czapkę mityczną, śmieszną. Spoko. Dobra, więc spróbujemy. A, przepraszam, dobra. A nie, tak, dobrze, ono ma taką czapkę założoną. Dziwna sprawa. No nieważne. A więc pójdziemy sobie do kopalni, tylko w której krainie, to jest dobre pytanie. Może Toyland, ja tak bardzo lubię ten Toyland, jest taki zabawny, więc może tutaj sobie troszeczkę to wykorzystamy. Zobaczmy, czy w ogóle mi zostało jeszcze, czy zostało mi jeszcze tych, właśnie są nowe akcesoria, a no to są akcesoria dla zwierzaków, dlatego nawet jajko ma Cataclysmic Dominusa, czyli te wszystkie tutaj rzeczy, akcesoria, nawet jajka tutaj mają to, co nie? Więc spoko. Dobra, coś miałem sprawdzić. Tak, pets nie. Akcesoria też nie. Coś miałem sprawdzić takiego dość ważnego. Właśnie, w sklepie, dobra. Passes 350 robuxów. No niestety już nie mam tyle robuxów, więc na razie sobie tych nie kupię jajek. Ale może za pierwszym razem nam się trafi jakiś legendarny zwierzak. Kto wie? Zobaczymy. Widzę, że tutaj bardzo szybko i w sumie ta opcja z tymi jajkami byłaby całkiem spoko z automatycznym ekwipowaniem. Inferno Dragon. Czy to jest shiny? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Pets? Jest smokiem. Inferno Dragon, edit name. Nic nie jest napisane, że jest shiny. Jak szybko go w ogóle wykopałem. Dobra, więc w sumie możemy sobie po prostu, no bo tak, zobaczmy, jakie on ma staty. 2,90, 2,50, 1,0. Ej, czy on będzie lepszy? 2,90, 2,70. A, jednak mój Rainbow Corn jeszcze tutaj się troszeczkę utrzymuje. Ale w sumie jakbym... A to muszę mieć go wyekwipowanego i wtedy dostanę Reaper w Coinsy, więc... Jest wiele możliwości tutaj pozyskania tych Reaper w Coinsów, co mi się mega, mega podoba. Więc dobra. Inventory. Potrzebuję tutaj... Trades, tools, trades. Ja potrzebuję jajek, więc musimy sobie tutaj wrócić. Końców trochę mam, więc chyba będzie mnie stać na jakieś, powiedzmy, ze dwa jajka. Quests. Okej. Okay. Są zwykłe questy, to nas nie interesuje. Nas interesują jajka. No chociaż żeby z tych nawet, sobie, żeby shiny kupić, co nie? Żeby tutaj chociaż zobaczyć, jak wyglądają. Cosmetics. W ogóle ciekawe, czy będzie można wykorzystać jakiegoś takiego buga, czyli na przykład jeżeli faktycznie byłoby to wyliczone, że jeden co 100 jajek wylatuje nam shiny, to można było zrobić tak, że ekwipujecie sobie takie najgorsze jajka i po 99 ekwipujecie sobie te takie jajko, powiedzmy, najdroższe i dostajecie z niego shiny mitycznego zwierzaka. Więc to też jest ciekawe. Trzeba będzie to wszystko tutaj posprawdzać. Jeżeli ktoś tutaj już dalej doszedł, bo powiedzmy więcej sobie grał, to może napisać w komentarzu. Myślę, że taka podpowiedź tutaj wszystkim by się na pewno przydała. A my wkopujemy się, tylko że bez zwierzaka. Właśnie, gdzie jest mój zwierzak? Moje jajko, equip. Proszę bardzo, dobra. Pyk, no i lecimy w dół. Mamy teraz zwiększone szanse dwa razy, więc... Teorii. To jajko szybko tutaj się nam leveluje. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo tutaj jest za mało miejsca. Chodź jajeczko, pokaż się jajeczko, no come on. No zobaczmy. No powiedzmy, że mamy 1/4 już, więc spoko. Po prostu będziemy się wkopywać. Może uda mi się znaleźć też tą skrzynię tutaj w podziemiach.
Rebirth Coin Chest, tak się to nazywa, zobaczmy. Rebirth Token Chest in Mines. Jestem ciekaw, ile Rebirth Coinsów z takiej skrzyni będzie dropiło i jak bardzo taka skrzynia jest niespotykana. To może być ciekawe, bo jeżeli nam będzie dropiło 20 na przykład, no to byłoby naprawdę super, ale obstawiam, że z 5 może? Z 5 może będzie dropić, takie mam przeczucia tutaj. Chociaż w sumie nigdy nie wiadomo. Trzeba będzie to sprawdzić. Wszystko trzeba będzie tutaj sprawdzić. Okej, okay, Blue Monster. To jest jakiś zwykły. To jest jakiś zwykły, najzwyklejszy zwierzak. Co on tutaj daje nam? No, niezbyt dobre statystyki. Nie ma co ukrywać. Załóżmy sobie jeszcze jedno jajko. W sumie tak można sobie fajnie tutaj farmić te zwierzaki. Więc jak najbardziej spoko opcja. Wkopmy się jeszcze głębiej. 200, no tak, no w sumie wkopiemy się do tak do 300 pewnie. I wtedy po prostu tam sobie będziemy kopać, ale no pewnie szybciej, no właśnie, szybciej mi się jajko wykluje i wrócę po kolejne. Więc dobra, sell, sprzedajemy, super. Naprawdę dużo kasy dostaliśmy, więc to mi się mega podoba. Chodźmy do sklepu, a w sklepie kupmy sobie kolejne jajka. Z 10? Oczywiście, że stać mnie na 10. No i w sumie za Robuxy będę musiał sobie w następnym odcinku kupić właśnie ten sklep. Shop. Czyli to automatically equips your next egg so you don't have to do. You don't have to. O, czyli ty nie musisz. Super. A coś tutaj może jeszcze jest, bo to już mamy. Dwa razy szansa na shiny. Zobaczmy, może to jest ten Blue Monster, to jest Blue Golem, Blue Monster. One nie są shiny. Byłoby gdzieś napisane Blue Golem, save name, level. Nie jest napisane, że jest shiny. Ten też nie jest. Trzeba będzie to oczywiście sprawdzić jak najbardziej, więc póki co możemy wyekwipować jajko. Pyk, equip, super. Dobra, no i lecimy w dół jak najniżej tutaj, żeby jak najbardziej się obłowić. I znów muszę... A, dobra, bo w sumie jest przejście. Tutaj byłem. Tutaj. Teraz tutaj. Tutaj troszeczkę zszedłem. I chyba gdzieś... Tu zacząłem się wkopywać. Tak jest. Czy jeszcze gdzieś głębiej? Come on, spróbuję znaleźć te miejsca. Ale dobra, niech będzie. Tutaj się po prostu wkopiemy. No i zobaczymy. Może nam jakiś shiny poleci. Chociaż jeden. Byłbym naprawdę szczęśliwy. Ale może faktycznie to jest tak, że 1 na 100 i bez licznika, żeby tutaj nie było. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Green Doggy, to nie wygląda jak shiny. No i teraz patrzcie, musimy wejść w inventory, Omega App. Jak i w sumie to nie trwa zbyt długo, ale jednak trzeba te 3 kliknięcia wykonać. A tak to można sobie te zwierzaki fajnie farmić tutaj. Tylko że żeby Yellow Golem, to nie wygląda też jak shiny. No jednak, no myślę, że w następnym odcinku za Robuxy sobie też pykniemy tutaj w miningu oczywiście Pink Doggy. Czemu same pieseły mi się trafiają? Equip. Będę musiał te wszystkie zwierzaki posprzedawać później i kupić kolejne jajka, co nie? Tak w nieskończoność. O, nasza piłka już tutaj troszkę nie wyrabia. Pink Monster. To też nie jest shiny pewnie. Dobra, sprzedajmy to, co mamy. I kupmy sobie jakąś lepszą rzecz, co nie? Tutaj w Toylandzie. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię ten Toyland. Jest taki zabawny. Okej. Okay. I to będzie to. Pyk. Pięknie. Jednorożcowy miecz mocy. Użycz mi swojej siły. Jakoś tak. Dobra. Kolejne jajko. A zobaczmy sobie może... Pink Monster. Nie jest na pewno shiny. One muszą jakoś specyficznie wyglądać, ale oni tu chyba nie dali żadnej miniaturki, żeby pokazać, jak wyglądają te shiny. Chociaż w sumie, dobra, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj Pink Doggy, Yellow, Blue, wszystkie są takie same, wszystkie są inne. Jakby były dwa takie same, jeden byłby shiny, no to miałby te statystyki o 1,5 razy lepsze. Więc to można byłoby sobie tutaj jakoś, powiedzmy, sprawdzić. No tak, to niestety nie mamy tutaj za bardzo takiej możliwości. Smutek wielki. Ale trudno, dobra. Jakoś sobie tutaj myślę, że poradzimy. Jak tam nasze jajeczko? Pyk, pyk. Muszę się głęboko wkopać, żeby tutaj... No, coś tam przybywa, więc spoko. Wkopiemy się jak najgłębiej, żeby tutaj uzyskać to, co chcemy. Pyk, pyk. Dobra.
jeszcze głębiej. Come on. Czy on w ogóle się tutaj ma zamiar wykluć? Ma zamiar, dobra. Bo coś długo to trwa, muszę się po prostu chyba jeszcze głębiej wkopać. Wtedy to będzie jeszcze szybciej tutaj. To jajko. Blue Golem, okej, dobra. Mamy dwa Blue Golemy. Razy dwa. Okej. Chyba, że to trzeba samemu patrzeć na statystyki. No ale nie, no wydaje mi się, że powinno być napisane, że hej, to jest shiny, to jest fajny zwierzak, warto go tutaj mieć. Dobra, wykorzystajmy te nasze Omega Eggsy. Jak tym razem chyba już będzie dość szybko tutaj. O, teraz będzie bardzo szybko, więc spoko. Przy 250 już bardzo szybko można tutaj zwierzaki. Green Doggy, to nie jest shiny na 100%. Equip. Dobra, i znowu. Purple Doggy, to też nie jest shiny na 100%. Equip. Pyk, no i bardzo fajnie, bo będzie można tutaj, no ale to w następnym odcinku dopiero, tak więc wyczekujcie następnego odcinka. Będzie można tutaj bardzo fajnie, jak sobie wykupię te jajka, żeby one automatycznie się ekwipowały, będzie można fajnie się tutaj pobawić. Shiny, Brown Doggy. No i proszę, mamy pierwszego shiny, więc tak on wygląda. Okej, okay, mamy bardzo ładnie zaznaczone i to nie jest, tutaj cała moja teoria zostaje obalona w tym momencie, to nie jest tak, że 1 na 100, czyli co 99 setny będzie shiny, po prostu tu jest szansa 1% na shiny'ego, tutaj mamy 2% teraz, bo sobie wykupiłem i mamy naszego shiny'ego. Ej, no całkiem to jest zwykły, patrzcie, bo to jest shiny, ale jest fioletowy, czyli to jest jakiś epicki, powiedzmy, z tego niższego poziomu. I ma statystyki 2.17, 1.5 i walk speed 3.0, czyli całkiem spoko. Całkiem ładne ma statystyki. I myślę, że jeżeli trafiłbym na shiny mitycznego zwierzaka... Łopanie, to by było coś, to by było coś. No ale niestety tutaj no nie będzie to łatwe, ponieważ zobaczcie sami... z tego jajka mamy szansę, no tu nie widać, mamy szansę 0,8 na shiny, musiałbym za robuxy kupować, więc nie pozostaje nic innego jak po prostu farmić, farmić, farmić i jeszcze raz farmić, co nie? Aż tak do skutku, co nie? Shiny Brown Doggy, ale fajnie w sumie, dobra, możemy sobie tutaj wrócić na szybkości, kupmy sobie jeszcze więcej tych jajek, no bo w końcu... chcemy coś fajnego wydrapić. Może jeszcze jeden shiny się uda. Mam jeszcze troszkę czasu, jeżeli chodzi o odcinek. Tutaj wam od razu pokażę. Proszę bardzo, no to są te, które ja kupuję za 20 milionów na mityczne i to był epicki. Epicki całkiem dobra, jeszcze jest legendarny i mityczny. To już w ogóle jakiś kosmos. No musiałbym te za 300 robuxów, ewentualnie te za 125. No, nie jest tanio. Kupmy 50. No i w sumie jakby automatycznie się one ekwipowały, to w sumie fajnie, można sobie zwierzaki farmić. To mi się podoba. Znów zaczynam mieć ochotę jeszcze bardziej grać tutaj w powiedzmy tego mininga, bo dodają co chwilę coś nowego. Więc jak najbardziej tutaj propsy dla twórców tego trybu. A może tej gry powinienem powiedzieć? Jak jest poprawnie? Graczy tryb. O nie, najgorzej, zawaliło się. Nie. Dobra, pozbierajmy tutaj monety. Diamencik. Najbardziej mnie Reaper Coinsy interesują. Nie jest ich tutaj za dużo, ale w sumie zawsze coś, co nie? 30%. Chyba tutaj nawet się dało wykupić timer, który pokazywał, ile zostało do zawalenia się kopalni. No ale ja tego nie wykupowałem, z tego co pamiętam. Shop? Gdzieś tutaj było coś takiego. Nie, nie widzę tego, ale było coś takiego. Tak mi się wydaje, że właśnie na tym trybie coś takiego tutaj było do wyboru. Dobra, schodzimy na dół. Halo, halo, proszę mi tutaj wpuścić do kopalni, dziękuję. Myślę, że tutaj na spokojnie możemy sobie po prostu polecieć w dół. W ogóle ciekawa sprawa, jest godzina 11, dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. No i nikt tutaj nie wbija do mnie, żeby pograć ze mną w mininga z rana. Wszyscy siedzą w szkole, więc no cóż, żaden sponsor nie wbił. A ja teraz będę zazwyczaj od rana grał w sumie tak jak zawsze. Więc no cóż, no mam nadzieję, że tutaj sponsorzy nie będą opuszczać szkoły, żeby zostać rano i po prostu pograć. Chociaż pewnie są osoby, które też mają jakieś zajęcia, lekcje na popołudnie, więc pewnie jakieś, powiedzmy, nieliczne jednostki będą pojawiały się też rano. Dobra, wkopujemy się jak najgłębiej, bo potrzebujemy tutaj
bardzo szybko dofarmić się, jeżeli chodzi. Dobra, Yellow Doggy, Inventory, Omega Equip i lecimy w dół. Znów lecimy w dół. Coraz głębiej. Tu już bardzo szybko nam to wszystko się farmi. Spider, nie chcemy pająka. Boże, ile już mam tych zwierzaków. Ja wszystkie będę musiał później posprzedawać. Naprawdę, wszystkie. No oprócz tych najlepszych, co nie? I shiny. Shiny sobie zostawię, bo są ładne. I w sumie shiny to tylko nazwa shiny. Ja myślałem, że on jakoś inaczej będzie wyglądał. Po prostu jest zaznaczony na żółto. No ale dobra, będzie przynajmniej wiadomo, że ma lepsze statystyki. Dobra, kolejne jajko. I wkopujemy się. Na takiej głębokości to już farmienie jajek to jest po prostu czysta przyjemność. Tylko gdybym mógł automatycznie te jajka ekwipować. No ale no to w następnym odcinku sobie kupimy, bo teraz nie mam po prostu tutaj robuxów na to, więc będę musiał znów kolejne robuxy zainwestować. Dobra. White Kitty, okej, kotek. Ja w sumie tych zwierzaków nigdy nie farmiłem praktycznie. Zazwyczaj brałem te najlepsze legendarne i to co mi się trafiło. A tutaj też sporo dostawałem od was, więc no nie miałem okazji tak po prostu pofarmić na tych gorszych jajkach tych zwierzaków, ale to całkiem przyjemna zabawa, muszę przyznać, nie ma co. Tak więc kopmy się jeszcze głębiej. Blue Golem, okej, spoko. Może ostatnie jajko, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, bo też się zanudzicie, a już nic nowego tutaj w sumie nie pokazuję. Grey Golem, dobra, no to jeszcze jedno, ale to mnie wciąga, więc widzicie, no nie jest mi łatwo zakończyć, kiedy mnie tutaj wciąga po prostu farmienie. Blue Pterodactyl, a to już jest taki troszkę lepszy, więc coś lepszego nam się trafiło. Może nam się trafić, no, come on. Brown Doggy, nope. 38, no dobra, ostatnie, to już będzie ostatnie, przysięgam wam, nie będzie kolejnego. I uwaga, Yellow Doggy, dobra, no to sprzedajmy to wszystko. I oczywiście zróbmy sobie Rebirtha, kolejny Rebirth. Pyk, 40 tokenów więcej, coraz bliżej do 5000, tak więc bardzo fajnie. W tym miejscu kończymy ten odcinek, dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!